fragment z Ewangelii świętego Marka. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Niedziela, Dzień Pański, Dzień Mszy Świętej. Chrystus łamie dla nas chleb, daje nam swoją bliskość, miłość ofiarną okazuje. My z pomocą Maryi uczymy się być zawsze świątynią gotową przyjąć Go, dać Mu mieszkanie w sobie. Uczymy się całym sercem być z Panem i być z bliźnim. Zawsze, kiedy odmawiamy codzienny różaniec, mamy okazję być jak Matka Jezusa, która rozważała sprawy Boże w swoim sercu. Przez Maryję jesteśmy bardzo dyskretnie podprowadzani, by być coraz bliżej jej Syna, a jednocześnie by być coraz bliżej człowieka. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński zapisał, że cokolwiek bym powiedział o swoim życiu, jakkolwiek bym zestawił swoje pomyłki, to na tym jednym odcinku się nie pomyliłem. Na duchowej drodze na Jasną Górę. Maryja wyraźnie prowadziła go w posłudze Kościołowi, w dawaniu siebie, Bogu i ludziom. Różaniec, my możemy to powiedzieć, wychowuje nas do przyjmowania Pana w naszym życiu, do jak najgodniejszego przyjmowania Go w Komunii Świętej. To święty czas zatrzymania i dania przestrzeni Bogu, by On w nas naprawdę działał. Różaniec jest modlitwą, która nas wycisza, uspokaja, pozwala, by to, co najważniejsze, razem z Maryją zanurzyć w Panu. Nasza droga staje się spotkaniem z Panem i otwieraniem się na brata. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, chcemy być razem z Tobą, jak prymas Wyszyński, odkrywać drogi na Jasną Górę i uświadomić sobie, że to jest nasza najpewniejsza droga, która prowadzi nas przez życie, prowadzi nas w miłości, w dawaniu siebie, w posłudze dla człowieka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.